Witamy Państwa na gali 9. edycji Świętokrzyskiej Wiktorii Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Uroczystość poprowadzi Igor Sokołowski. The Arena, taką nazwę nosił taniec, którym otworzyła dzisiejszą uroczystość pani Julia Domagalska, tancerka zespołu Impuls ze Szkoły Tańca Kieleckiego Teatru Tańca. Julia ma na swoim koncie bardzo wiele osiągnięć. Na licznych konkursach tanecznych zdobywa najwyższe noty i z każdego turnieju wraca z medalami i pucharami. Julia prosiła mnie, abym koniecznie powiedział, że jest uczennicą drugiego ELO imienia Jana Śniadeckiego. I tak oto dowiodła, że ci ze Śniadka to nie dość, że mądrzy, to jeszcze piękni i utalentowani. Ci, którzy kibicują Śniadkowi, mają pewność, ci, którzy kibicują Słowackiemu, pewnie biegną teraz do Szkoły Tańca. Dobry wieczór Państwu. Jeżeli mówimy o tych pięknych i utalentowanych, to pozwolą Państwo, że przedstawię jeszcze te osoby, które wspólnie ze mną pojawiły się na scenie. Panie Maria Cywicka, Karolina Gajda, Anna Lęckowska i Agnieszka Tomaszewska-Jasiak. Kwartet smyczkowy, który będzie nam dzisiaj towarzyszył. A teraz już najoficjalnie, jak tylko można, serdecznie Państwa witam na gali Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyska Wiktoria. Bardzo mi miło, że są Państwo dzisiaj z nami. Szczególnie gorąco witam parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, a także eurodeputowanych i przedstawicieli administracji państwowej, radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zarząd województwa, dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, włodarzy miast, gmin, powiatów województwa, przedstawicieli służb, instytucji i firm z województwa świętokrzyskiego, a także przedstawicieli środowisk artystycznych. Witam także tych, którzy są nominowani w trzech kategoriach do dzisiejszych nagród. Tak oto Świętokrzyska Wiktoria powoli się rozpoczyna, powoli, bo tak naprawdę musi jeszcze dokonać się to oficjalne otwarcie. I oto poproszę panów przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pana Arkadiusza Bąka i marszałka województwa, pana Adama Jarubasa. Szanowni Państwo, to ogromny zaszczyt po raz kolejny przywitać Państwa na gali wręczenia nagród Świętokrzyska Wiktoria.
To już 9 raz, kiedy wręczamy tę nagrodę. Dla mnie to 3 raz, kiedy mam zaszczyt przywitać Państwa na tej uroczystości. Jest to nagroda przyznawana w 3 kategoriach: samorząd, przedsiębiorczość i osobowość. Jakość tej nagrody, jej wartość wyznaczają przede wszystkim ci, którzy są do tej nagrody nominowani, ci, którzy są tej nagrody laureatami, ale również wszyscy Państwo, którzy zaszczycili dzisiejszą galę swoją obecnością i w Państwa obecności te nagrody będziemy mieli zaszczyt wręczać. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami i witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Pan Przewodniczący wspomniał o tym, że ma tę przyjemność od 3 edycji uczestniczyć w naszych podsumowaniach tego wyjątkowego konkursu. Ja mam tę przyjemność, że uczestniczę w tych galach już od jej początku. Szanowni Państwo, nagroda Świętokrzyska Wiktoria ma swoją mocną, zbudowaną przez lata reputację. Z roku na rok obserwujemy bardzo duże zainteresowanie, rosnące zainteresowanie w tych 3 kategoriach i to potwierdza, że ta nagroda przez 9 edycji nie zdezawuowała swojej wartości. O tym, jakie samorządy, przedsiębiorstwa i osobowości nagradzamy, świadczą nazwiska osób wyróżnionych w poprzednich edycjach. Ale również w tej edycji mieliśmy bardzo trudne zadanie. Wraz z kapitułą wybrać tych najlepszych. Najpierw piątki nominowane, a później wskazać w dniu wczorajszym zwycięzców. Szanowni Państwo, taką cechą, która z pewnością łączy wszystkie osoby, środowiska biznesowe, samorządowe, jest z pewnością pasja w działaniu. Ktoś powiedział, wspieraj innych, a sam będziesz doświadczał wsparcia. I patrząc na te firmy, samorządy, osobowości, z pewnością właśnie to zaangażowanie, myślenie nie tylko o własnej pomyślności, ale również o innych, o tym, aby nasze województwo piękniało, rozwijało się. To jest ta cecha wspólna wszystkich nominowanych i laureatów. Za Państwa działanie, za to, że jesteście dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru i świetnej zabawy. Szanowni Państwo, uzgodniliśmy szybko, że w tym roku mnie przypadnie w udziale wygłoszenie tradycyjnej formułki. Galę Świętokrzyskiej Wiktorii 2017 uważamy za otwartą. Panowie, bardzo dziękuję. To dosyć niezręczny moment, kiedy na scenie pojawia się 2 mężczyzn i błyskawicznie bije 3, bo pan marszałek 3 raz, pan marszałek 9 raz, pan przewodniczący 3 raz, a ja z państwem spotykam się zaledwie raz 2, ale przypomnijmy sobie, zanim poznamy kolejnych laureatów, tych, którzy tutaj, na tej scenie triumfowali w zeszłym roku. Zobaczmy, jak wyglądała 8 edycja gali Świętokrzyskie Wiktorie. Za nami 8 edycja Nagrody Świętokrzyskiej Wiktorii. Nie brakło wzruszeń, niespodzianek i powodów do radości. Całości dopełniła wyjątkowa oprawa artystyczna, a przede wszystkim obecność najlepszych z najlepszych w regionie. Prestiżowe grono wyróżnionych poszerzyło się o kolejne samorządy, przedsiębiorstwa i o osobowości. W każdej z tych kategorii zwycięzca jak zawsze był tylko jeden. Rok temu tytuł ten otrzymali miasto i gmina Morawica, firma Efektor S.A. z Włoszczowy i ksiądz Jan Oleszko, rektor klasztoru na Kieleckiej Karczówce. Do kogo statuetka trafi tym razem? Prawdziwe emocje dopiero przed nami. Przyznają Państwo, zmieniło się niewiele. Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku na tej sali siedzą ci z najlepsi z najlepszych. Pan przewodniczący nie zmienił się ani o jotę. Pan marszałek też nie. Mili Państwo, poznajmy zatem tych, którzy kiedyś stali na tej scenie, a teraz tworzą kapitułę nagrody. Popatrzmy, kto miał to trudne zadanie, o którym mówił Pan przewodniczący, o którym mówił Pan marszałek. Kto wczoraj ostatecznie zdecydował, kto na tej scenie w triumfie dzisiaj stanie. Poznajmy kapitułę gali. Kapituła 9 edycji Nagrody Świętokrzyska Wiktoria. Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, przewodniczący kapituły. Arkadiusz Bąk, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, zastępca przewodniczącego kapituły.
Andrzej Swajda, przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Bernard Antos, sekretarz województwa świętokrzyskiego, sekretarz kapituły. Rafał Olbiński, laureat 7. edycji. Michał Godowski, starosta kielecki, laureat 7. edycji. Anita Woźniak, dyrektor do spraw strategii i zarządzania zasobami ludzkimi MESCO SA, laureat 7. edycji. Ksiądz Jan Oleszko, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza na Karczówce, laureat 8. edycji. Marian Buras, burmistrz miasta i gminy Morawica, laureat 8. edycji. Leszek Ciesek, właściciel Efektor SA, laureat 8. edycji. Wiesław Trąbczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu Starostów, starosta jędrzejowski. Michał Markiewicz, prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Tomasz Tworek, prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Tomasz Reimer, komendant Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Doskonale Państwo wiedzą, że tam, gdzie dwójka Polaków się spotka, tam są trzy opinie i oni wszyscy dokonali niemal niemożliwego, bo mało tego, że wczoraj zdecydowali, które trzy osoby, które trzy podmioty staną dzisiaj na tej scenie, to wcześniej musieli zdecydować, kogo nominować w poszczególnych kategoriach. Panowie, rozpoczynając galę, przypomnieli, że kategorie są trzy. A zatem poznajmy pierwszy owoc pracy kapituły nominowanych w kategorii samorządność. Kategoria samorządność. Powiat jędrzejowski. Lider ogólnopolskiego rankingu najbardziej rozwojowych powiatów 2016 roku. Proinwestycyjny charakter potwierdzają przygotowane tereny przemysłowe w gminie Jędrzejów oraz Sędziszów. To również tutaj realizowana jest jedna z kluczowych dla regionu inwestycji drogowych, budowa S7. W ciągu ostatnich lat na modernizację 19 obiektów mostowych przeznaczono ponad 68 milionów złotych. Inwestowano także w remonty dróg powiatowych, a w trakcie realizacji jest projekt scalania gruntów w gminie Słupia Jędrzejowska. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Inwestuj w Ostrowcu Świętokrzyskim to hasło przewodnie samorządu na najbliższe lata. Dzięki podjętym działaniom do 2018 roku powstanie 20 hektarów kompleksowych terenów inwestycyjnych. Remont budynków dawnego browaru umożliwi stworzenie nowoczesnej instytucji kultury, a zmiana wizerunku przestrzeni publicznej staje się wizytówką miasta. Zmodernizowane drogi zapewnią komfort i bezpieczeństwo jazdy nie tylko na głównych, ale i tych mniej uczęszczanych ulicach, a odnawiane budynki mieszkalne poprawiają warunki życia ostrowczan. Gmina Starachowice. W ramach działalności prorozwojowej dla przedsiębiorców przygotowano tereny inwestycyjne na osiedlu Bugaj. Zmodernizowane drogi poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy, a utworzony dom Senior Wigor oraz dostępne z kartą seniora 60+ ulgi zachęcają do aktywności bez względu na wiek. Nie zwalniając tempa, na najbliższe lata gmina planuje zmianę wizerunkową. Wizytówką ma stać się odnowiony park miejski z amfiteatrem, a dzięki projektowi Starachowice od nowa zmieni się przestrzeń publiczna. Gmina Strawczyn. Okolica słynąca nie tylko ze związków z Żeromskim i Sienkiewiczem. Aktywną rozrywkę umożliwia tu sieć szlaków oraz imponujące centrum sportowo-rekreacyjne w Strawczynku z kilkoma boiskami, stadionem i pływalnią, teraz wzbogacone także o skatepark, pole do minigolfa, rzutnie i instalację fotowoltaiczną. Popularnym miejscem rekreacji jest zrewitalizowany zalew i jego otoczenie. Remonty ulic i oświetlenia, modernizacja budynków gminnych, rozbudowa ośrodka zdrowia, a także powstające właśnie nowoczesne przedszkole i żłobek sprawiają, że Strawczyn to idealne miejsce do mieszkania. Gmina Sitkówka Nowiny.
Sukces zawdzięcza sprawnemu zarządzaniu i bogactwom geologicznym. Cały czas dba się tu o komfort życia mieszkańców. Pokazują to kolejne dedykowane im projekty, dalsza modernizacja lokalnych dróg czy rozbudowa przedszkola i remont szkoły. Realizowane są też liczne projekty edukacyjne i społeczne, a popularny basen Perła został w pełni odnowiony. Z myślą o środowisku naturalnym wprowadzono program gospodarki niskoemisyjnej, a przedsiębiorców gmina przyciąga nowymi terenami inwestycyjnymi i najniższymi podatkami w powiecie. Bez wątpienia można powiedzieć, że każdy z tych filmów, który ilustruje, przedstawia gminę nagrodzoną już samą nominacją w tej kategorii, może być takim filmem, który zachęca do tego, żeby odwiedzić ziemię świętokrzyską. Ja na pewno nie będę specjalnie tutaj udawał przed Państwem, że ta ziemia jest mi obca. Jestem synem ziemi świętokrzyskiej i pewnie dlatego nie trzeba mnie przekonywać, że tu jest naprawdę pięknie. Tym bardziej wielkie brawa dla Kapituły, która potrafiła z tych 5 gmin wybrać tę jedną. Ale zanim Państwo dowiedzą się, która to gmina, to chciałbym, abyśmy poznali włodarzy wszystkich 5, dlatego że sama nominacja jest wielkim wyróżnieniem, a i dowód tej nominacji również będzie bardzo ładnie wyglądał na ścianach Państwa gabinetu. Dlatego, panowie, zapraszam raz jeszcze Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i pan marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Wręczą dowody nominacji, a tymi, którzy te dowody otrzymają, będą z powiatu jędrzejowskiego. O odebranie nominacji proszę przewodniczącą Rady Powiatu, panią Ewę Kubas-Samociuk i starostę jędrzejowskiego, pana Edmunda Kaczmarka. Kolejni przedstawiciele to ci, którzy reprezentują gminę Ostrowiec Świętokrzyski. O odebranie nominacji poproszę pana Piotra Dasiosa, prezesa Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Towarzyszył mu będzie wiceprezes Miejskiej Energetyki Cieplnej, pan Artur Łakomiec. Zapraszam panów do nas. Wcale nie będziemy tak daleko o tych trzech miastach. Mówi się, że jest to Trójmiasto nad Kamienną. Skoro byliśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim, skoro ja jestem przedstawicielem Skarżyska Kamiennej, to rzecz jasna brakuje jeszcze Starachowic. I dlatego bardzo proszę, aby swoje miasto reprezentował najmłodszy prezydent sporych miast w Polsce, pan Marek Materek, prezydent miasta Starachowice. Panie prezydencie, zapraszam. Kolejną osobą, która dołączy do nas na scenę, to pan wójt Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn, kolejnej gminy nominowanej w kategorii samorządność. Panie wójcie, zapraszamy. Przyznam się Państwu, że dosyć niezręcznie się poczułem w momencie, kiedy mówiąc o kolejnej gminie usłyszałem, że basen Perła przeszedł renowację. Niezręcznie dlatego, że byłem jednym z pierwszych klientów tego basenu. Za moich czasów, w latach 90. do Sitkówki jeździło się na wagary. Cieszę się, że teraz są lepsze powody, żeby Sitkówkę odwiedzić. Gmina Sitkówka Nowiny, kolejna z nominowanych gmin, a reprezentują ją przewodnicząca Rady Gminy, pani Zofia Duchniak, a także wójt gminy, pan Sebastian Nowaczkiewicz. Zapraszam Państwa do nas. To jest ten moment, kiedy wszyscy nominowani otrzymują dowód. Mam nadzieję, że już Państwo widzą, jak ten dowód wygląda, ale także list gratulacyjny, dowód nominacji, no i rzecz jasna kwiaty. Przypomnijmy, reprezentanci powiatu jędrzejowskiego, gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowic, gminy Strawczyn i gminy Sitkówki Nowiny z nami na scenie. Z jedną z tych osób, albo z dwojgiem z tych osób, za kilkanaście minut spotkamy się ponownie, a na razie bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, nasze spotkanie i ten moment, kiedy będziemy poznawali nominowanych i będziemy poznawali koniec końców laureatów, uprzyjemniać nam będą
Znakomici młodzi ludzie, znakomici, bowiem obdarzeni wyjątkowymi talentami. Znakomici, bo pochodzą z ziemi świętokrzyskiej, co samo w sobie już stanowi o ich wartości. Pierwszą z tych osób, które chciałbym Państwu przedstawić, jest pani Maja Wojtaszek. Pani Maja jest laureatką wielu konkursów wokalnych, śpiewa od 6 roku życia. Jest studentką 4 roku edukacji muzycznej w Kielcach. Brała udział w 7 edycji programu The Voice of Poland. Zaśpiewa dla Państwa piosenkę z repertuaru grupy Coldplay The Scientist. Pani Maja Wojtaszek. Such a shame from us to part. Nobody say it was easy. No one ever say it would be so hard. Oh, take me back to the start. I was just quizzing in numbers and figures, pulling the puzzles apart. Question of science, science and progress. Do not speak as loud as my heart. Tell me you love me. Come back and haunt me. Oh, when I rush to the star, running in circles, chasing. Such a shame from us to part. Nobody say it was easy. Such a shame from us to part. I'm going back to the start. I'm going back to sobie myślę, mieli Państwo, że ta rola czasami jest wyjątkowo nieprzyjemna, bo wchodzić na scenę po tak pięknej, młodej, utalentowanej kobiecie, proszę mi wierzyć, wcale łatwo nie jest. Nie jest też łatwo przerywać taki występ. Mam nadzieję, że to, co organizatorzy przygotowali dla Państwa, nieco osłodzi ten moment rozstania. Dlatego, że teraz z wielką przyjemnością ogłaszam tych, którzy zostali nominowani w kolejnej kategorii. Ta kategoria to przedsiębiorczość. Popatrzmy. Kategoria przedsiębiorczość.
MADBUS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istniejący od 18 lat zakład w Starachowicach to obecnie czołowy producent niskopodłogowych autobusów miejskich na świecie, które od października 2016 roku w całości powstają w regionie świętokrzyskim. Swój sukces zawdzięcza wykwalifikowanej załodze, jakości wykonania oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu. Firma zatrudnia ponad 2200 osób. W ciągu ostatnich lat przeszła znaczącą modernizację infrastruktury technicznej, łącząc innowacyjność z dawnymi tradycjami. ZPUE SA, krajowy lider w produkcji stacji kontenerowych oraz innowacyjnych urządzeń dla elektroenergetyki. Włoszczowski zakład to jedyny polski wytwórca rozdzielnic i rozłączników średniego napięcia. Produkowane są również obudowy transformatorów, mostów szynowych, szaf sterowniczych oraz rozdzielnic. Przez 28 lat działalności firma Bogusława Wypychewicza stała się czołowym dostawcą rozwiązań głównie dla elektrowni i przemysłu, zatrudniającym ponad 2400 pracowników. Niepubliczne przedszkole artystyczno-językowe Słoneczko. Buskie Słoneczko to nowoczesna, niepubliczna placówka oświatowa stosująca pionierskie metody TRIS pedagogiki. Dzieci uczą się języków obcych oraz rozwijają swoje zdolności poznawcze dzięki nowatorskim sposobom rozwiązywania zadań. Koncepcję tej metodyki przedstawiciele placówki zaprezentowali podczas forum edukacyjnego w Pekinie. Przedszkole włącza się także w akcje kulturalne i społeczne organizowane na terenie Buska Zdroju. Piekarnia u Ochenduszków, spółka jawna. Rodzinna firma Teresy i Bogdana Ochenduszków z Kazimierzy Wielkiej, którzy konsekwentnie realizują założony cel wypieków wolnych od polepszaczy, opierają swoją produkcję na żurkach. W bogatej ofercie dostępne jest pieczywo żytnie, orkiszowe, jaglane i bezglutenowe. Piekarnia stale się rozwija, inwestuje w sprzęt, posiada również 3 sklepy serwujące własne wyroby garmażeryjne. Przez 23 lata działalności doświadczenie w zawodzie zdobyło tutaj 50 czeladników i 12 piekarzy. KH Kipper, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiodący w Polsce producent zawodów na samochody ciężarowe, który w tym roku świętuje 20-lecie swojego istnienia. Firma jest cenionym wytwórcą przyczep, naczep, wywrotek oraz urządzeń hakowych. Bogata oferta przeznaczona jest dla branży budowlanej, energetycznej, komunalnej i wydobywczej. Eksport stanowi blisko 90% produkcji, głównie na rynki europejskie, do Azji i Afryki. Firma posiada 2 zakłady w Kajetanowie, gdzie mieści się jej siedziba, oraz w Skarżysku Kamiennej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że audycja zawierała lokowanie produktu, ale przecież o to w tej kategorii chodzi. Dlatego chciałbym, abyśmy ponownie przyjrzeli się nominowanym w kategorii przedsiębiorczość, aby oni mogli odebrać dowód tej nominacji od panów Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, i pana Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego. Panowie, zapraszam ponownie i zapraszam tych, którzy już za chwilę dołączą do nas, aby mogli popatrzeć na państwa z tej perspektywy, dzierżąc w ręku dowód na otrzymanie nominacji w kategorii przedsiębiorczość. Kierownik zakładu MADBUS, pan Mark Gołus, oraz członek zarządu do spraw finansowych Artur Szewenocha. Pan Artur i pan Marek reprezentują MADBUS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszy z nominowanych, zapraszam panów serdecznie. Chciałbym, aby dołączył do nas również pan Janusz Petrykowski, prezes zarządu firmy ZPUE SA. To kolejna z nominowanych firm w tej kategorii. Jak w żadnej innej kategorii, tutaj uzyskamy parytet, to bez wątpienia, dlatego że teraz zapraszę do siebie panie z niepublicznego przedszkola artystyczno-językowego Słoneczko w Busku Zdroju. Nominację odbiorą pani Anna Korczyńska-Wieloch, dyrektor placówki, i pani Agnieszka Nowak, menedżer przedszkola. Obie panie do nas zapraszam. Były takie lata, że z Buska Zdroju do Kielc można było dojechać pociągiem, panie marszałku. Byłoby prościej. Jeżeli mowa o parytecie, to chciałbym, aby kolejna pani dołączyła do nas. Pani Teresa Ochenduszka, współwłaścicielka zakładu Piekarnia u Ochenduszków.
do Kazimiera albo z Kazimiery Wielkiej teraz będziemy się przenosić. Tutaj tej wątpliwości nie było. Pani Tereso, serdecznie Panią do nas zapraszam. Brawa! I brakuje jeszcze jednej osoby. Tą osobą jest Konstanty Kamionka, założyciel firmy KH Kipfer, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pana Konstantego serdecznie do nas zapraszam. Gdy dołączy, to będzie już komplet nominowanych w kategorii przedsiębiorczość. I ponownie jak w poprzedniej kategorii, już na scenie widzą Państwo wszystkich nominowanych. Przypomnijmy, sama nominacja jest już wielkim zaszczytem. Wcale nie było łatwo znaleźć się w tym gronie. Teraz chwila dla fotoreporterów, dlatego że tylko z częścią tego znakomitego składu będziemy ponownie mogli spotkać się na tej scenie za kilkanaście minut. Wśród nich na pewno jest zwycięzca. Kto to będzie? Mam nadzieję, że o chwilę cierpliwości Państwa będę mógł prosić, abyśmy mogli się o tym przekonać. Przypomnijmy, wszyscy Państwo są nominowani w kategorii przedsiębiorczość. Bardzo Państwu dziękuję. Kiedy mówię o zaletach mieszkania w województwie świętokrzyskim, to na pewno mógłbym wymieniać ich wiele. Natomiast mnie przytrafił się ten miły moment, kiedy miałem kilka punktów więcej, zdając egzamin na dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, dlatego że w czasie tego egzaminu trzeba było umieć odmieniać nazwy miejscowości. Na każdym takim egzaminie na pewno znajdą się dwie. Pierwsze to miejscowość Końskie. Wszyscy doskonale wiemy, że pijemy na przykład mleko koneckie. Drugą z tych miejscowości niewiele osób potrafi odmienić poprawnie, to Włoszczowa. My wiemy, że pociąg zatrzymuje się na peronie we Włoszczowie, a nie we Włoszczowej, bo w końcu nie w Warszawej, a w Warszawie. Pan, którego poznają Państwo za chwilę, też tych wątpliwości nie ma, bo z Włoszczowy pochodzi. Pan Kuba Adamus, artysta, przyjechał tuż po tym, kiedy uczestniczył w siódmej edycji The Voice of Poland w drużynie pani Natalii Kukulskiej. Pasjonuje się muzyką, kuchnią azjatycką, włoską, a także zwierzętami egzotycznymi. Ta rozpiętość zainteresowań jest wielka, dlatego że interesuje się także muzyką Mieczysława Szcześniaka. I właśnie z jego repertuaru wykona piosenkę Zaczekam, pan Kuba Adamus. Gdy się nam spotkają marzenia i sny, i
wiem, że ty czujesz jak ja. Każdy wierzy w to, że właśnie dziś jego los zacznie wielki lot. Całe życie czekam na ciebie, kiedyś musisz przyjść. Całe życie czekam na ciebie, wiem, że i ty pragniesz tak jak pragnę ja ukojenia. Ciepła dusz i ciał, całe życie czekam. Może to ostatni moment, może myślisz sobie, że nie ma mnie. Takie myśli także miewam i dlatego śpiewam. Dowiedz w końcu się. Kiedyś musisz przyjść, całe życie czekam na ciebie. Wiem, że i ty pragniesz tak jak pragnę ja ukojenia. Ciepła dusz i ciał, całe życie czekam. Zaczekam. Pan Kuba Adamus, kolejny dowód na to, że na ziemi świętokrzyskiej nie trudno jest znaleźć znakomite talenty. Mało tego, ziemia świętokrzyska takie znakomite talenty do siebie przyciąga, bo całkiem niedawno widziałem się z artystą, który urodził się pod Radomiem. Nikt nie jest doskonały, ale rzeczywiście w trakcie swojego dorosłego życia przeprowadził się pod Kielce. To rzecz jasna Andrzej Piaseczny. Nie znam artysty, który spod Kielc wyprowadziłby się pod Radom. To musi coś znaczyć. Mili Państwo, przed nami kolejni znakomici goście, którzy są wśród Państwa, za chwilę pojawią się na tej scenie. To nominowani w kolejnej kategorii. Ta kategoria to osobowość. Poznajmy ich, proszę. Kategoria osobowość. Zbigniew Mielczarek. Choć ma 92 lata, jest bardziej aktywny niż niejeden w sile wieku. W młodości walczył o niepodległość Polski, dzisiaj o upamiętnienie wojennej historii. Jako prezes Kieleckiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK współorganizuje szereg uroczystości patriotycznych i rocznicowych. Inicjował budowę wielu tablic i pomników na cześć poległych towarzyszy broni, między innymi kwatery AK w Cedzynie, czy pomników w Klimontowie i Kajetanowie. Spotyka się z młodzieżą, zabiega o nadawanie imion żołnierzy AK tutejszym szkołom. Jest też członkiem Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rafał Staszewski. Jeden z najbardziej aktywnych społeczników ziemi świętokrzyskiej. Niestrudzenie zabiega o upowszechnianie tutejszej historii i kultury. W rodzinnym Ossolinie od kilku lat organizuje widowiskową pasterkę, a także piknik rycerski z galą kryształowego berła, przyznawanego aktorom za wybitne role kostiumowe. Zainicjował też kwestie na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na pobliskich cmentarzach. Przy tym to uznany dziennikarz Tygodnika Nadwiślańskiego oraz autor tekstów do wielu piosenek country. Stanisław Rupniewski. Od lat kieruje kielecką firmą Supon, z powodzeniem łącząc pracę zawodową z działalnością na rzecz mieszkańców i środowisk biznesu. Przez 16 lat zasiadał w Radzie Miasta Kielce. Z jego inicjatywy reaktywowano Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. W pracy propaguje zasadę rzetelności i uczciwości. Jego firma z takimi instytucjami jak Inspekcja Pracy, Straż Pożarna i Policja tworzy system bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prywatnie stara się pomagać każdemu, kto o to poprosi. Regularnie uczestniczy w aukcjach charytatywnych i wspiera odnowę świętokrzyskich zabytków. Ksiądz Jacek Kopeć.
dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej, który pod jego wodzą stał się wzorem kształcenia i zyskał nowoczesną halę sportową. Doskonały pedagog i animator życia młodzieży. W placówce działa m.in. harcerstwo, wolontariat czy klub szachowy. Jest członkiem diecezjalnej rady ekumenicznej, w której propaguje jednoczenie wspólnot różnych wyznań. Wspiera też kombatantów jako kapelan Kieleckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Prywatnie to zagorzały miłośnik turystyki pieszej, którą promuje m.in. poprzez rajd pielgrzymkowy na Święty Krzyż i odznakę Korona Gór Świętokrzyskich. Bertus Servas. Od zera stworzył w Kielcach markę uznawaną dzisiaj na całym świecie. Vive Textile Recycling to największy importer odzieży używanej w Polsce. Nade wszystko ukochał także sport. Nie mogąc kontynuować kariery jako zawodnik, sam postanowił stworzyć zwycięską drużynę, a kielecki szczypiorniak bez niego praktycznie by nie istniał. Dziś Vive Tauron Kielce to wielokrotny medalista Polski i zwycięzca Ligi Mistrzów. Obok sukcesów w biznesie jest także niezwykłym filantropem. Za założenie i działalność Fundacji Vive Serce Dzieciom otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Mieli Państwo, ambicją każdego konferansjera jest, aby na scenie, na której się znajduje, sporo się działo, aby był pewien podozmian, pewna różnorodność. Dlatego teraz z wielką przyjemnością zapraszam do Państwa, zapraszam do siebie tych, których mogli Państwo do tej pory przeoczyć. Mam nadzieję, że powitają ich Państwo bardzo gorącymi brawami. Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pan Arkadiusz Bąk i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, pan Adam Jarubas. Panowie, jeszcze 5 razy po tych schodach się przebiegną i norma gimnastyczna na ten tygodzień będzie załatwiona. Mam nadzieję, że do panów dołączą nominowani w tej kategorii. Pan Zbigniew Mielczarek jako 16-latek wstąpił do AK. Wielki człowiek, wielki bohater. Dzisiaj nam towarzyszy. Wielkie brawa. Wielokrotnie wyróżniany m.in. Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach. Inicjował i organizował akcję upamiętnienia wielu miejsc walk partyzanckich Armii Krajowej i poległych żołnierzy w formie tablic i pomników. Znakomity syn ziemi świętokrzyskiej, pan Zbigniew Mielczarek. To z takich ludzi jak pan Zbigniew można czerpać siłę i można czerpać wzór. Na pewno tak robią. Pan Rafał Staszewski, kolejny nominowany w tej kategorii. Pan Rafał, którego widzieli państwo przed chwilą na filmie, za chwilę zobaczą tutaj z nami. Panie Rafale, serdecznie zapraszam. Jeden z najbardziej aktywnych społeczników w naszym regionie. Ziemię świętokrzyską zna jak mało kto. Robi co może, aby upowszechnić kulturę i zachować dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Piknik rycerski w Ossolinie, to przecież on. Niezwykła pasterka w Ossolinie też. Dwukrotnie w 2012 i 2013 roku odebrał dyliżans, bo także blisko mu do kantry. Pan Stanisław Rupniewski, kolejną osobą, którą do nas zapraszam. Między rokiem 1998 a 2014 radny miasta Kielce. Od 1998 roku minionego wieku do 2002 roku przewodniczący Rady Miasta Kielce. Z jego inicjatywy zostało reaktowane Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. Pan Stanisław kolejnym nominowanym i dołącza do nas pan ksiądz Jacek Kopeć. Księże, zapraszam serdecznie. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Jest kapelanem koła numer 1 w Kielcach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W tej walce o tytuł ma taką szansę jak wszyscy inni. Obiecał, że czynniki wyższe i zewnętrzne będą równo dopomagać wszystkim. Księże, serdecznie gratulujemy. Bertus Servas, kolejnym naszym gościem. Zapraszam serdecznie. Od 1992 roku prezes zarządu Vive Textile Recycling, który jest sponsorem Vive Tauronu Kielce. O drużynie wiele trzeba nie mówić. Wszyscy znają Państwo doskonale sukcesy Vive Tauronu Kielce. Proszę Państwa, oto nominowani w kategorii osobowość. Zasługami ich wszystkich bez żadnego wątpienia można by obdzielić pozostałych nas tutaj znajdujących się na tej sali. To jest chwila dla reporterów, chwila ważna, ponieważ wszyscy oni zasługują na laur i wszyscy oni teraz dzierżą
ten laur ze sobą. Dowód nominacji w kategorii osobowość z jednym z tych dżentelmenów. Za chwilę spotkają się Państwo ponownie. To wśród nich jest osobowość Wiktorii Świętokrzyskiej. Bardzo Panom dziękuję. Dzisiejszy wieczór nie tylko będzie obfitował we wzruszenia, ale także w prawdziwą ucztę, ucztę muzyczną. Obecność czterech pań jest dowodem na to, że z muzyką, nazwijmy ją poważną, a może półpoważną, dzisiaj będziemy mieć jeszcze sporo do czynienia, ale z muzyką rozrywkową, z muzyką popularną także. Dwie piosenki, które wykonywali młodzi artyści już za nami. Czas na piosenkę trzecią i na trzeciego naszego gościa. Wystąpi przed Państwem finalistka 9. edycji telewizyjnego show Must Be The Music, tylko muzyka. W 2015 roku pani Katarzyna w tym programie się pojawiła, rok później pojawiła się w The Voice of Poland. To pani Katarzyna Góraś. Od 7 lat związana jest z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury imienia Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie. Poza śpiewaniem pani Kasia studiuje taki typowo kobiecy kierunek, elektroradiologię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Pani Kasia zaśpiewa piosenkę Stop z repertuaru Sam Brown. You
Bardzo się cieszę, że mogłem Państwa zapowiadać. I chciałbym, abyśmy teraz wspólnie powiedzieli Państwu do widzenia. Po tym do widzenia, tak nie naprawdę taki jeszcze koniec, bo zaprosimy Państwa na lampkę wina, na poczęstunek do foyer. Więc ja już nisko się Państwu kłaniając. Dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. A teraz od nas nasze wspólne do widzenia. You better stop, namawiała pani Katarzyna Góras. Lepiej się zatrzymaj, miała rację. Zatrzymajmy się dlatego, że właśnie w tym momencie przechodzimy do głównej części dzisiejszego wieczoru, do tej najważniejszej części gali, bo to w tej części poznają państwo laureatów Świętokrzyskiej Wiktorii w jej 9. edycji w 3 kategoriach. Teraz czas, aby rozstrzygnąć, kto zwyciężył w kategorii samorządność. Te przyjemność i niewątpliwy zaszczyt ogłoszenia zwycięzców będą mieli panowie. Pan przewodniczący, panie przewodniczący, zapraszam do nas na scenę. Przewodniczący Sejmiku Województwa, pan Arkadiusz Bąk. Jemu towarzyszy niezmiennie pan marszałek Adam Jarubas. Nie zazdroszczę, panie marszałku. Oglądał pan galę wręczania Oscarów dwie noce temu? Zdaję sobie sprawę, szanowni państwo, jaka wielka odpowiedzialność teraz. I z pewnością nie jest to La La Land. Ale... jest to z pewnością jeden z najaktywniejszych świętokrzyskich samorządów. W minionych latach zrealizował liczne inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej, scalania gruntów i budowy obiektów sportowych. Samorząd, któremu przyświeca troska o podnoszenie standardu życia swoich mieszkańców, a dowodzą o tym przedsięwzięcia w obszarze kultury i edukacji, a także polegające na poprawie życia osób niepełnosprawnych. To samorząd, który może stanowić wzór współpracy z organizacjami pozarządowymi. Marką tego samorządu są działania proinwestycyjne i prorozwojowe. Szczególną wagę przykłada do wspierania przedsiębiorczości i aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy. Zwycięzca ogólnopolskiego rankingu gmin i powiatów 2016. Szanowni Państwo, za aktywność w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a tym samym podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców, za finansowanie działań w sferze kultury oraz wspieranie inwestycji na rzecz ochrony środowiska, za działania wspierające przedsiębiorczość, za wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, triumfatorem 9. edycji konkursu Świętokrzyska Wiktoria w kategorii samorządność jest powiat jędrzejowski. O odebranie statuetki proszę starostę jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka i przewodniczącą Rady Powiatu panią Ewę Kubas-Samociuk. Cała delegacja z Jędrzejowa, proszę państwa, dołącza. Państwo z Jędrzejowa doskonale zobaczyli, że bardzo długa laudacja pana marszałka. Ja się nawet trochę dziwiłem, taka długa laudacja i tylko jedna nagroda, ale okazało się na szczęście, że tych nagród, jak państwo widzieli, jest zdecydowanie więcej. Stąd nie powinien dziwić tłum Jędrzejowem, którzy pojawili się na scenie, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Wyjątkowa chwila, przypomnijmy, powiat jędrzejowski jest zwycięzcą 9. Wiktorii Świętokrzyskiej w kategorii samorządność. Szanowni Państwo, wiele w swoim życiu odebrałem nagród i indywidualnych i dla powiatu jędrzejowskiego, ale ta jest szczególna. To też przy odbieraniu zjawili się wszyscy wójtowie, burmistrzowie tej naszej małej ojczyzny ziemi jędrzejowskiej, która jest jednym z elementów większej ziemi świętokrzyskiej. Powiat jędrzejowski
to ziemia, która jest bogata w ludzi aktywnych, którym my jako samorządy staramy się łączyć. Dewizą moją i moich współpracowników jest, aby zostawić ślad po sobie, żebyśmy następnym pokoleniom zostawili ziemię jędrzejowską lepszą niż zastaliśmy. A można to zrobić tylko w jeden sposób, poprzez zgodę i współpracę. To też wszystkie samorządy gminne, bo nie ma powiatu, nie ma województwa bez powiatów, bez gmin, nie ma powiatu bez gmin. Chcę podziękować wszystkim naszym mieszkańcom, chcę podziękować wszystkim naszym gminom, radnym wszystkich dotychczasowych kadencji. Chcę podziękować moim współpracownikom ze Starostwa Powiatowego i instytucji, które współpracują z nami. Wielkie, wielkie podziękowania dla was wszystkich. Z tego miejsca szczególnego, jak pan marszałek czytał tą landację, to przeleciało przez moje życie cała ta historia związana z moim powiatem. Wierzcie mi, że nie ma drugiego takiego miejsca na ziemi, gdzie by wybrali takiego starostę jak ja. Bo ja zawsze musiałem robić trochę więcej w życiu, a oni mi uwierzyli. I za to im dziękuję i będę spłacał ten dług do końca, dokąd będą chcieli mnie słuchać, ze mną współpracować. A jeszcze powiem jedną rzecz, że zgłoszenie do tej nagrody moi współpracownicy dokonali anonimowo, bez wiedzy. Ja nie wiedziałem o tym. Dziękuję wam za to. I po raz pierwszy nie będę wyciągał konsekwencji. Starosta jędrzejowski, pan Edmund Kaczmarek, z dowodem na to, że czasami dobrze jest ukryć coś przed szefem. Raz jeszcze zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie. Przypomnijmy, na scenie przedstawiciele z nagrodzonej, zwycięskiego powiatu. Powiat jędrzejowski, który zwycięża w kategorii samorządność. Serdeczne gratulacje, wielkie brawa. Bardzo państwu dziękuję. Trochę nerwów było, proszę państwa, bo ukryć coś przed szefem niby nie taka wielka sprawa, ale gdyby się okazało, że nie wygrali, wtedy dopiero byłby kłopot. Stąd tak zadowolone miny Jędrzejowe. Wcale się nie dziwię. No właśnie, takie to życie nagrodzonej osoby. Już pierwsze wywiady, obych było więcej. Panowie przewodniczący i marszałek wciąż na scenie, rzecz jasna nie bez powodu. Czas poznać kolejnego laureata, tym razem w kategorii przedsiębiorczość. Kolejna koperta jest już, mam nadzieję, gotowa, albo zaraz będzie gotowa. Tak, nawiązując do Oscarów, kopertę z nazwą firmy, która wygrała tegoroczną wiktorię, od pani dyrektor Piecyk przejęła moja żona. Wiadomo, że kobiety są pewniejsze niż najlepsze firmy konsultingowe i doradcze, więc nie mam wątpliwości, że tutaj jest prawidłowa nazwa. La La Land. La La Land. A teraz pan marszałek za Fine Dunaway. Swoją drogą, biedny Warren Beatty. Proszę państwa, zanim jednak będę miał po raz kolejny ogromny zaszczyt w naprawdę ważnej dla mnie kategorii, bo jakoś tak się składa, że ta przedsiębiorczość się przewija w moim życiu zawodowym cały czas. Proszę mi pozwolić na pewną dygresję, może nie do końca galową, ale związaną z tą przedsiębiorczością. Jak państwo oglądaliście ten film z przedsiębiorstwami świętokrzyskimi nominowanymi do tej kategorii, być może mieliście takie skojarzenie, że nie wszyscy wiemy, jakie przedsiębiorstwa na naszej świętokrzyskiej ziemi funkcjonują. Ja podczas pracy w Ministerstwie Gospodarki miałem takie jedno bardzo irytujące zajęcie, najbardziej irytujące zajęcie w tamtej funkcji. Tysiące razy musiałem powtarzać, że to nieprawda, że w Świętokrzyskim nie ma gospodarki, nie ma przedsiębiorstw, że to nieprawda, że nie ma dużych przedsiębiorców. Niestety w większości odpowiadałem tym samym na banialuki wygadywane przez ludzi często z naszej ziemi.
Sami nie potrafimy często docenić tego, co mamy, a może dlatego, że po prostu często nie wiemy, co na naszym terenie mamy. I to oczywiście nie jest to uwaga do przedsiębiorców, bo oni wiedzą, że są. Po prostu doceńmy ich, zauważmy, nie tylko tych, którzy są wyróżnieni, nie tylko tak wielkie firmy jak MAN, nie tylko tak wielkie firmy jak Celsa, ale Słoneczko, ale Piekarnie Ochenduszków, ale Vive, no to do wielkich firm licząc, Supon, no tak mógłbym wymieniać po sali, prezes Tworek też gdzieś jest, Wodociągi Kieleckie. Jak mogę tak Państwo dalej wymieniać, to będziemy właściwie pół sali wymieniali z wielkich, dużych, świętokrzyskich przedsiębiorstw, z których Polska jest dumna, w Warszawie potrafią być z niej dumni, a nie wszyscy, myślę, z naszego regionu potrafią docenić, że mamy takie przedsiębiorstwa. Dbajmy o nie, nie szukajmy cudzych gwiazd na niebie, bo mamy swoje w naszym regionie. Brawa dla wszystkich świętokrzyskich przedsiębiorstw. A teraz do przyjemnych obowiązków związanych z funkcją przewodniczącego Sejmiku. Zawsze staram się budować napięcie. I przypomnę, 2 lata temu, kiedy wygrywało MESCO, miałem napisane największy przedsiębiorca branży zbrojeniowej. Spróbuj to ukryć. A no to może zanim do kartki. Kolejna refleksja. W ubiegłym roku, tym razem już nie związany z Ministerstwem Gospodarki, miałem okazję uczestniczyć w ogromnym przedsięwzięciu związanym z przedsiębiorstwami. Było takie wyzwanie jak Światowe Dni Młodzieży. I tam były potrzebne firmy, które po pierwsze nie nawalą, po drugie to, co dostarczą, będzie działało, a po trzecie będzie umiało działać w takim błocie, w brzegach pod Krakowem. Co wszyscy mówili, że tam nie ma prawa nic działać. Znalazła się taka firma, która dostarczyła sporo sprzętu i ten sprzęt działał. I dzięki temu mieliśmy też tą imprezę. Jest to firma nowoczesna od 28 lat, z sukcesem działająca na rynku krajowym. Jeden z najlepszych pracodawców w regionie. Firma o niezwykłej dynamice rozwoju. W ciągu 4 lat z jednoosobowego zakładu stała się przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 100 osób, obecnie 2400 pracowników. Laureat licznych nagród branżowych. Dba o ekologię, dba o jakość, o ochronę środowiska. Aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Wprowadza innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu i produkcji. Dostarczyła stacje transformatorowe dla Światowych Dni Młodzieży i zadziałały te stacje transformatorowe. I są również autorem tego, że nie stanęło mi serce, kiedy papież był na ołtarzu. Statuetkę Świętokrzyskiej Wiktorii w kategorii przedsiębiorczość oczywiście otrzymuje ZPU S.A. Włoszczowa. A na scenę zapraszamy pana Janusza Petrykowskiego, prezesa zarządu firmy. Przypomnijmy, to do tej firmy, do ZPU S.A. trafia Świętokrzyska Wiktoria w kategorii przedsiębiorczość. Raz jeszcze poproszę o wielkie brawa. Panie prezesie, zapraszamy do mikrofonu. Bez dygresji się nie obejdzie. To taka nasza tradycja tutaj sceniczna. Po pierwsze, dobry wieczór Państwu. Po drugie, tutaj były bardzo szerokie nawiązania do tego, co się wydarzyło przed 2 dniami. To ja jeszcze chwilę poczekam. Słuchajcie, to jednak chyba ZPU S.A. Bardzo gorąco dziękuję. Moment oczywiście refleksyjny. Tutaj padło kilka komentarzy, kilka informacji. No i czas na podziękowania. Oczywiście bardzo gorąco dziękuję Kapitule. No bo bez tego byśmy w ogóle w tym miejscu jako nominaci, a potem laureaci nie stanęli. Ale myślę, że warto podkreślić jedną szalenie istotną rzecz. ZPU do Świętokrzyskiego nie przyszło znikąd. Ono się tutaj narodziło. To tu 28 lat temu jeden człowiek poprzez swoją determinację rozpoczął swoją działalność w garażu. Wspamiętacie te czasy? Jak wiele firm dziś z sukcesem świętujących
i w kraju, i za granicą rosnące obroty powstawały w ten sposób. Ale tu pan użył pojęcia, nasz konferencjer, że jest synem ziemi świętokrzyskiej. Myślę, że ja oczywiście tę nagrodę odbieram. Tym niemniej jednak sądzę, że w tym momencie te 28 lat trudu pana Bogusława Wypychewicza, który de facto był twórcą tego sukcesu, no warte byłyby drobnych oklasków. Dobra wiadomość to taka, że nie staje za mną 1700 pracowników, bo tyle liczy zatrudnienie we Włoszczowie z całej liczby 2400 pracowników w skali krajowej. I teraz dwie jakby informacje. Po pierwsze, myślę, że pomału zacznijmy się przyzwyczajać do tego, że ZPUE w laudacji mająca funkcjonować na rynku krajowym, pomału przyzwyczajajmy się, że będziemy wychodzili za granicę. To jest już pierwszy, może jeszcze nie na miarę tak nowoczesnego zakładu, jakim dzisiaj jest zakład we Włoszczowie, ale pierwszy zakład produkcyjny w Sankt Petersburgu już jest. No musimy w niego trochę zainwestować, żeby stał się wizytówką, abyśmy, i to powiem z radością, nasi kontrahenci rosyjscy przyjeżdżają do Włoszczowy i otwierają buzię ze zdziwienia, mówiąc, my chcemy też tak u nas. Będą mieli, pod warunkiem, że będzie gwarantowana sprzedaż. Druga rzecz. Nie jest wielką tajemnicą, że odnotowujemy rosnące obroty na rynku czeskim, na rynku słowackim, na rynku węgierskim. No i z radością mogę powiedzieć, że nasze urządzenia obsługują również szybkie ładowarki prądem stałym, flotę samochodów elektrycznych, między innymi w Niemczech, jak i w Holandii. A rok ubiegły zamknęliśmy pierwszymi fajnymi sprzedażami do Finlandii. A zatem przyzwyczajajmy się, że bijące serce z Włoszczowy będzie promieniowało również za granicę. No i cóż, nie byłbym sobą, gdybym kilku słów nie powiedział o sobie. Co ja taki biedny mogę powiedzieć? No powiem tak. Padło, że oto firma w laudacji stosuje innowacyjne metody zarządzania i technologii. Wychodzi na to, że ja jestem innowacyjną metodą zarządzania, ponieważ kieruję jako prezes zarządu ZPUE Włoszczowa od 1 lutego, a pozwoliłem sobie przyjąć to wyzwanie z olbrzymią radością, po 20 kilku latach bycia wiceprezesem zarządu dużego koncernu ABB w Polsce. Ponieważ branża bardzo podobna, przyznam, że serce moje zabiło, znając pana Wypychewicza i firmę, że warto również zademonstrować tymi metodami zarządzania rosnącą potęgę ZPUE na miarę taką, jaką dziś pomału zaczyna być. Zaczyna być widziana w kategoriach korporacyjnych, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale w sensie siły i potęgi. Oczywiście, tak na końcu drogi trzeba podziękować przede wszystkim klientom, bo bez nich żadna z naszych firm nie mogłaby funkcjonować. Jeżeli istnieje popyt na nasze usługi, jeżeli jesteśmy w stanie sprostać naszą ofertą, oczekiwaniom, ale i wyzwaniom czasu. Jutro o 11 będę prowadził taki mały wykład inaugurujący konferencję. Będziemy mówili o przemyśle 4.0. To znaczy ja będę mówił i inni prelegenci, ponieważ pod tym kątem chcemy spojrzeć również na to, co się dzieje w tym dynamicznym świecie. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, to jutro o godzinie 11. Mając na myśli klientów, mam na myśli również państwa. Jedni mówią, ducha nie gaście, a ja powiem, błagam, świateł nie gaście, nam jest potrzebne zużycie energii. Janusz Petrykowski, prezes zarządu ZPUE, nagrodzonej firmy. Z wiktorią w ręku na rozdaniu nagród wielu, między innymi na rozdaniu Oscarów jest taka instytucja dzwoneczka, która niektóre te dygresje potrafi skrócić, czasami by się przydało. Panowie tak zgodnie stoją na tej scenie, ja bym bardzo chciał, żeby tak zostało. Kategorie trzy, panów dwóch,
Dlatego pozwolą Państwo, że ja doproszę trzeciego znakomitego gościa do tego zacnego zestawu. Przed chwilą pan prezes cieszył się, żartując, mówi: dobrze, że nie stoi za mną 1700 pracowników firmy. Dobrze, proszę Państwa, że szef instytucji, której przedstawiciel za chwilę za nami stanie, nie stanie tutaj za nami i wszyscy, którzy w tej instytucji są włączeni. Proszę Państwa, ksiądz Jan Oleszko. Proszę księdza, serdecznie do nas zapraszamy. Ksiądz Jan jest laureatem ubiegłorocznej 8. edycji Nagrody Świętokrzyska Wiktoria i to właśnie za pozwoleniem obu panów, przewodniczącego i pana marszałka, to ksiądz będzie miał ten honor ogłosić, kto w tym roku stanie u księdza boku. 2014 rok, 4 dni po świętach wielkanocnych. Stałem z tym panem i patrzyliśmy wspólnie na drogę. To była ostatnia droga człowieka wyjątkowego, Chrystusa. Droga do Ogrodu Oliwnego, gdzie został pojmany. Wtedy to rozważaliśmy takie słowa. Przecież on wiedział i był pełen świadomości, że za chwilę będzie pojmany. I wtedy w naszych głowach dobijała się myśl, że to chyba tutaj jest ta granica między przeciętnością a wielkim człowiekiem. Że to tutaj jest ta granica pomiędzy byle jakością a osobowością. Człowiek, który jak pomaga, to prosi, żeby zapomnieć za chwilę. Buduje mosty między ludźmi, bo wie, że ktoś kiedyś przejdzie i jest dalej świadom, że jak będą przechodzić ludzie, to będzie deptany ten most. Wielokrotnie ten człowiek potrafił na to pozwolić. Otwierał serce, wiedząc, że tam będą ludzie, którzy będą mu ciernie zasiewali. Kiedy pomaga ludziom, to nie kupuje im statku, ale rozkochuje ich w morzu. Kiedy chce, żeby ktoś umiał latać, to nie kupuje mu samolotu, tylko przywraca mu wiarę, że można latać. Przypina skrzydła ludziom, dzieciom, ale kiedy już się usamodzielnią, to je zabiera i przekazuje dalej. Na tym polega osobowość. Że nie żyje się resentymentem, ale żyje się jutrem i się wierzy w jutro i się stoi po stronie dobra. To jest zamiast tego. Za serce, za wiele spraw, Szanowni Państwo, laureatem 9. edycji konkursu Świętokrzyska Wiktoria w kategorii osobowość mam tę ogromną przyjemność powiedzieć Państwu i poinformować, został pan Bertus Servas. Tu duże pieniądze, proszę Państwa, wchodzą w grę, dlatego że obok nagrody, obok statuetki, jeszcze jak Państwo widzą, czek. Ja mam jeszcze jedną prośbę, jeśli Pan pozwoli, bo czeka jeszcze jedna nagroda, taka trochę niespodzianka, ponieważ jest osoba, która chciałaby wręczyć Panu kwiaty. Te kwiaty są od Pani Agnieszki Servas. Między innymi. Zbieżność nazwisk kompletnie nieprzypadkowa. Od pani prezes Agnieszki Servas i od zespołu grupy Vive zechce pan jeszcze przyjąć kwiat. O, to co teraz powiedzieć? Po pierwsze,
Chciałem przepraszać, nie będę tak piękny mówił jak pan prezes Wojsowie, tak? ZPU. Gratulacje oczywiście. Ale teraz jestem w szoku. Moje żony nie ma dzisiaj, ale mówią, ona jest duchem ze mną i jestem wysłał kwiatów. So, bardzo dziękuję w imię moje żony kochane. Bez mojej żony byś tam nie tutaj, bo ona zawsze jest dla mnie to wsparcie i wszystko, co mam w życiu, to mam też dzięki ona. So, bardzo dziękuję, kochani. Bardzo chciałem na start powiedzieć fakt, ja dostałem czytane tą nagrodę przez ksiądz Jan Oleńsko, jest dla mnie wielki zaszczyt. Miałem wiele spotkań z księdzem Janem i byliśmy razem na Ziemi Świętej i był to dla mnie i dla mojej rodziny jeden najważniejszy rzecz, co robiliśmy w mojej życiu. So, Jan, bardzo Bóg zapłać. Chciałem oczywiście podziękować kapituły w ręce pan marszałek i pan przewodniczący. Bardzo dziękuję za to. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Ja myślę, że ja jestem 25 lat w Polsce i akurat statycyn. I jest dla mnie to jakieś tam wyróżnienie, kto dużo daje. Ja próbuję zawsze być skromny człowiek. Nie zawsze jestem, ale próbuję. Ale to daje dla mnie wielką motywację na działać dalej, na wszystko, co robię już od dzień. Ale bardzo chciałem też podziękować panu Andrzej Mochon. On zgłosił dla mnie i też dostał taki wielki pan jak pan Mochon. To też bardzo, bardzo szansę, co bardzo dziękuję. Andrzej, nie wiem, czy jesteś, ale bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim chciałem podziękować. Nieważne to jest teraz w mojej firmie, albo w sporcie, albo charytatywne działanie. Chciałem bardzo dziękować wszystkim ludziom, którzy są ze mną. Bo ja bym nie stał tutaj bez wielki zaangażowania tym ludzi na realizację mojej wizji, na realizację wszystko, co robię codziennie. To dla mnie jest tym nagrodą. O, przepraszam. Tym nagrodą to jest dla nich, bo ja mam tą wizję, ale ktoś musi to realizować. I wszystko moje ludzie pełne siły wykorzystują moje energię i działają naprawdę fantastycznie. Na końcu chciałem bardzo podziękować Panu Boga. Ja myślę, Pan Bóg dał mi ten dar, dał mi tę moc włączyć ludzie. Ja próbuję to przekonać wszystkich ludzi do działania dalej. Ja myślę, Pan Marszałek to dzisiaj mówił, mamy odpowiedzialność na nasz region, na nasze miasto. I powinniśmy zawsze pomóc. Nieważne masz trzy domy, bardzo dużo ważniejsze jest pomóc ludzi, pomóc swój miasto. Tak można rozwinąć tym miasto i tym regiony jak najlepsi. So, gratuluję jeszcze wszystko wyróżnienie i wszystko nagrodzone i życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Pan Bertus Serwas, osobowość 9. edycji Gali Świętokrzyskiej Wiktorii. Pan Serwas zasługuje na brawa. Także z tego powodu, że w piękny sposób posługuje się najtrudniejszym językiem świata i to też warto docenić. Mam wielką przyjemność zaprosić na scenę pozostałych laureatów. Pan prezes Zwłoszczowy, żeby nikt nie miał wątpliwości. Proszę do wspólnego zdjęcia. Oczywiście, że z Wiktorią, bez Wiktorii byłoby mniej okazale. Zapraszam także pana starostę Jędrzejowskiego, aby do nas dołączył. Pani przewodnicząca, będzie miło po nią ponownie gościć na naszej scenie. Proszę Państwa, oto laureaci 9. edycji Świętokrzyskiej Wiktorii. Zwycięzcy w kategorii samorządność, w kategorii przedsiębiorczość i koniec końców osobowość. Tak wygląda panteon zwycięzców. Wielkie brawa. Prosimy o kilka kroków do przodu, w pełnym świetle, aby Państwo stanęli. Ten blask od zwycięzców bije, ale dla fotografów to nieco za mało. Powiat jędrzejowski zwycięża w kategorii samorządność. Kolejni laureaci w kategorii przedsiębiorczość,
i w kategorii osobowość. Tak wyglądają laureaci 9. edycji Świętokrzyskiej Wiktorii. Jeszcze raz wielkie brawa, podziękujmy im, gdy będą schodzić ze sceny. Bardzo serdecznie gratulujemy i bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo się cieszę, że mogłem Państwa zapowiadać. I chciałbym, abyśmy teraz wspólnie powiedzieli Państwu do widzenia. Po tym do widzenia, tak nie naprawdę taki jeszcze koniec, bo zaprosimy Państwa na lampkę wina, na poczęstunek do foyer. Więc ja już nisko się Państwu kłaniając. Dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. A teraz od nas nasze wspólne do widzenia.